To jest najtrudniejszy poziom treningu długiego pitchingu, bardzo zbliżony do tego, jaki wykonują gracze zawodowi. Otóż musimy sobie znaleźć taki driving range, na naszym driving range'u takie miejsce, które będzie naszym celem. Tu jest pokazany taki bunkier, oznaczony tą czerwoną elipsą. Ten bunkier ma średnicę 10 metrów. Tam od środka do brzegu jest 5 metrów. I jeżeli byśmy trafiali w tego typu cel z dystansu do 100 metrów, to już mamy dosyć dobrą precyzję jak na amatora. I wokół tego celu, tutaj jest pokazane tymi małymi zielonymi elipsami, ustawiamy sobie piłki. Tych piłek możemy ustawiać sobie albo po jednej, po trzy, po pięć, po dziesięć, w zależności od tego, ile mamy czasu na ten trening. Nasz trening będzie polegał na tym, żeby z każdego tego dystansu uderzać piłkę tak, żeby trafiała ona do tego bunkra z lotu. Ona nie może się tam wtoczyć, ona powinna tam trafić z lotu. Przy czym oczywiście ustawiamy te piłki nie tylko w różnych dystansach, ale również w różnych położeniach, czyli pod górkę, z górki, poniżej stóp, powyżej stóp, jak również na różnej nawierzchni, czasami w gęstszej trawie, czasami w mniejszej, czasami na bardziej przystrzyżonej. I całe nasze ćwiczenie będzie polegało na tym, że z danego miejsca i położenia uderzamy piłkę tylko raz, dobierając odpowiedni kij, odpowiedni zamach, odpowiedni typ uderzenia. I potem będziemy zmieniali za każdym razem położenie. Także to jest ćwiczenie, które wymaga dosyć dużo chodzenia, ale ono bardzo przypomina realną grę. I tak uderzamy serię piłek, aż zrealizujemy określony cel, o którym zaraz powiem. Ustawiając te piłki na tych dystansach, dobrze by było, gdybyśmy się sugerowali naszą tabelką kalibracji wedge'u, którą żeśmy poprzednio zrobili. Ja tu pokazuję przykład tej tabelki, czyli w takim najlepszym przypadku byśmy mieli 12 pozycji. Natomiast oczywiście może być również mniej pozycji, może być 10, może być również więcej pozycji. Natomiast te pozycje tak czy inaczej powinniśmy przećwiczyć. I potem z tych pozycji po prostu uderzamy piłkę, tak jak mówiłem, za każdym razem jeden raz, żeby ona z lotu trafiała w nasz cel. To ćwiczenie jest na trzech poziomach trudności. Pierwszy poziom to jest taki, że jeżeli piłka trafiła z lotu w cel, mamy jeden punkt, a jeżeli nie trafiła, mamy 0 punktów. I musimy na tym pierwszym poziomie zebrać 10 punktów, czyli teoretycznie, gdybyśmy za każdym razem trafiali, to przejdziemy tylko 10 odległości. Poziom drugi, trudniejszy, to jest, jeżeli piłka trafiła w cel, mamy jeden punkt, jeżeli nie trafiła, to mamy minus jeden punkt. I również musimy zebrać na tym poziomie 10 punktów. W związku z czym teoretycznie znowu wystarczy tylko 10 odległości, natomiast oczywiście to się bardzo rzadko zdarza. Natomiast poziom najwyższy, powiedzmy profesjonalny, to jest taki, kiedy piłka, gdy trafiła w cel, mamy jeden punkt, natomiast gdy piłka nie trafiła w cel, mamy minus dwa punkty. I znowu musimy zebrać 10 punktów. Jeżeli te 10 punktów udałoby nam się zebrać na jakichś pierwszych 10 odległościach, to wtedy w następnym treningu robimy zupełnie inne odległości. Chodzi o to, żeby za każdym razem te odległości mieszać dowolnie, żeby nigdy nie powtarzać tego pod rząd, zwiększając tylko dystans. Tylko tak jak w realnej grze, za każdym razem, żeby to była pełna rutyna, pełne przygotowanie się i jedno dobre uderzenie. I w zależności od jego rezultatu liczymy sobie punkty. Także to jest bardzo wartościowe ćwiczenie i na tym poziomie należy wykonywać je w miarę często.